chcemy, żeby ten program był pisany przez Polaków. Chcemy ten program w taki bardzo odważny sposób otworzyć. Chcemy, żeby Polacy byli jego autorami, żebyśmy konsultowali, pisali ten scenariusz Polski, która, jak Polska ma wyglądać po rządach PiS-u, po następnych wyborach, po tym, jak będziemy mogli stworzyć rząd i naprawiać wszystko to, co złego zdarzyło się do dzisiaj i zdarzy się przez następne miesiące do następnych wyborów. Zasługujesz na więcej. To jest takie robocze hasło, o którym mówimy. Chcemy, żeby to był program, który jest skierowany do człowieka, do obywatela, do tych wszystkich, którzy oczekują, że państwo da im możliwości, ale też wesprze, będzie pilnować tych najtrudniejszych projektów, da gwarancję bezpieczeństwa. To wszystko, czemu poświęcić się musi dojrzałe państwo. Państwo, które jest gwarantem normalności, przyzwoitości, też podmiotowości wszystkich obywateli, wszystkich mieszkańców. O tym będziemy mówić w tym programie. To będzie Polska, chcemy Polski przewidywalnej. Chcemy kraju, państwa dobrze zarządzanego, z dobrą współpracą między rządem a samorządem. Kraju podmiotowego, ale kraju, który jest przewidywalny. Dzisiaj Polska jest pogrążona w chaosie. Wszyscy boją się następnych dni, tygodni. Nie wiemy, jak od 1 września będzie wyglądać polska szkoła, polskie przedszkole, od października polskie uczelnie. Wreszcie później po październiku, jak będą wyglądać relacje z Komisją Europejską, jakie będzie miejsce Polski w Europie. O tym wszystkim będziemy mówić, pokazywać, że ten scenariusz, który chcemy pisać, właśnie będzie opierać się na przewidywalności, przyzwoitości i odpowiedzialności. Thank you.